Kochanie, chcę powiedzieć dwie rzeczy. Jedna to będzie zachęta dla ludzi, którzy są świeży w Kościele i chodzą od niedawna, od niedawna są w Chrystusie. Zauważyłam takie coś, że jak człowiek przychodzi do Boga, jest zmęczony, uciśniony, było mu źle w życiu i zachłyśnie się wolnością i wyjdzie już z tego związania diabelskiego i ze wszystkich jakichś takich problemów zaczyna wychodzić i zaczyna mu się układać w życiu, to odpuszcza. Odpuszcza napieranie na Boga, odpuszcza bycie wiernym w prawdach, które świeżo poznał. A poznał świeżo taką prawdę, żeby być w kościele na nabożeństwie, być w namaszczeniu, że Jezus musi być na pierwszym miejscu, nie jego prywatne sprawy, nie, nie rodzina, nie biznes. I to jest ważne, bo widzę to bardzo często i każdy odpuszcza na jakimś etapie swojego życia. A chcę Ci powiedzieć, że wyszedłeś na wolność, zaznałeś tej wolności, już zaczyna ci być dobrze, już zaczyna ci się wszystko układać. Ale to jest pierwsza granica, którą przekraczasz. Pierwsza granica wolności. A granic jest tyle, ile sam sobie narzucisz, bo w Bogu nie ma w ogóle żadnej granicy. I chodzi o to, żeby cały czas na niego napierać, żeby nie odpuszczać bycia wiernym. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest takie świadectwo, świadectwo wydłużenia nogi. Ja nie wiedziałam, że mam jedną nogę krótszą od drugiej. Kiedyś mi ktoś o tym powiedział, ale o tym zapomniałam. I jak był nasz zjazd tutaj, ludzie modlili się o mnie i ta noga została wydłużona. I to jest świadectwo uzdrowienia. Amen.